Choć te targi odbywały się w centrum Londynu, pewnie nie jeden z ich uczestników i odwiedzających myślami był gdzie indziej. W jednym miejscu można było zapoznać się z ofertami podróży do najdalszych i najbardziej egzotycznych zakątków świata. Targi turystyczne zorganizowane przez magazyn TNT to największa tego typu impreza w tym roku. W sumie swoje oferty prezentowało ponad 70 wystawców z branży turystycznej. Na miejscu można było kupić wycieczki po obniżonych cenach, m.in. podróż koleją transsyberyjską. Począwszy od Sankt Petersburga, przez Moskwę, Irkutsk, Ulan-Bator i Pekin. Ostatnio brałam właśnie udział w takiej podróży 21 dni koleją transsyberyjską w styczniu, więc było bardzo zimno. Szczególnie w Mongolii i na Syberii było minus 35 stopni, ale dało się przeżyć. Poza tym generalnie to jest super doświadczenie, ponieważ spotyka się ludzi z różnych krajów. W mojej grupie na przykład miałam ludzi z Nowej Zelandii, z Ameryki, Australii, Wielkiej Brytanii i Francji. Ci, którzy zamiast zimna wolą ciepłe kraje, morza czy oceany i na przykład związane z tym sporty wodne, mogli spróbować swoich sił jeszcze przed podróżą, na targach. Nie zabrakło również ofert podróży do Europy Wschodniej, m.in. do Polski. Europa Wschodnia jest doskonałym miejscem do zwiedzania, skrajnie różnym od Europy Zachodniej. Jest wiele różnych możliwości. Nie ma zbyt wielu firm oferujących podróże do wschodnich części Europy, więc jesteśmy pionierami. Znamy Wschód, podróżujemy tam przez ostatnie 4 lata i znaleźliśmy ciekawe miejsca do odwiedzenia. Parki narodowe, wybrzeża morskie, miasta, góry. Europa Wschodnia ma to wszystko. Organizatorzy targów szacują, że w tym roku mogło się na nich pojawić nawet 7 tysięcy osób. Jest to wspaniała okazja dla naszych czytelników i wszystkich zainteresowanych podróżami do przybliżenia sobie zadziwiających wypraw, skorzystania z przecenionych ofert czy do wysłuchania opowieści z podróży. Mamy ludzi, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, tym jak zdobyć wizy i różnymi innymi rzeczami. O takiej niecodziennej podróży z Londynu do Mongolii opowiadał m.in. Louis Woodcock. Jestem tutaj, by opowiedzieć o swojej podróży, którą odbyłem w zeszłym roku. Podróży z Londynu do Mongolii w Trabancie z 1990 roku. 12 tysięcy mil poprzez 5 górskich rejonów i 3 pustynie. Wielu mówiło, że nam się nie uda, że nie dojedziemy nawet do Francji, ale rzeczywiście udało nam się pokonać całą trasę 12 tysięcy kilometrów. To nie koniec planów Louisa. W lipcu zamierza wyruszyć ponownie do Mongolii. Tym razem klasycznym mini z 1990 roku. Uwaga, z budką telefoniczną na dachu. Zainteresowanie opowieścią z tej wyprawy na przyszłorocznych targach będzie pewnie nie mniejsze niż zainteresowanie tegoroczną relacją z podróży Trabantem. Londyn, Arkadiusz Andrzejewski. TVP24.